Witam Państwa serdecznie, Magda Korzeniewska. To jest temat dnia. Dziś moim i Państwa gościem jest pan senator Prawa i Sprawiedliwości, pan Jan Maria Jackowski. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Konferencja Episkopatu Polski chce stworzyć w Polsce kanały humanitarne dla uchodźców. Caritas Polska przygotowała kilka propozycji, które są kontynuacją właściwie tego, co do tej pory było robione. Jeśli taka potrzeba będzie, jest propozycja, abyśmy po pierwsze zwrócili uwagę na ideę, która przyszła z Włoch na temat korytarzy humanitarnych. Będziemy próbowali przyglądnąć się tej idei, jak można w warunkach polskich zorganizować korytarze humanitarne dla tych osób, które wyrażą chęć pobytu w Polsce. Myślę, że po roku zmagania się z tym problemem nikt nie ma wątpliwości, że uchodźców trzeba przyjąć. To jest ta grupa ludzi, która szuka schronienia i mamy obowiązek moralny wynikający z Ewangelii, aby tych przybyszów, w cudzysłowie czy bez cudzysłowu, po prostu przyjąć. Naszym zmartwieniem jest znaleźć tych uchodźców, prawdziwych uchodźców i znaleźć takich, którzy będą chcieli jeszcze zamieszkać w Polsce. Episkopat Polski, Konferencja Episkopatu Polski zapowiedziała utworzenie korytarzy humanitarnych dla uchodźców. To jest taka doraźna pomoc uchodźcom w przemieszczeniu ich tutaj na teren Polski. Jak myślisz, to jest dobry pomysł czy zły? Jeśli jednak to faktycznie ma pomagać, no to czemu nie? Ja nie jestem jakaś przeciwko. Powinniśmy pomóc w zależności od potrzeb swoich i możliwości. Panie senatorze, biskup Krzysztof Zadarko powiedział, że naszym zmartwieniem jest znaleźć prawdziwych uchodźców. Prawdziwi uchodźcy, czyli kto? No przede wszystkim ci, którzy ze względu na toczącą się na Bliskim Wschodzie, w różnych rejonach Bliskiego Wschodu wojnę, są rzeczywiście ofiarami tej wojny, a nie są na przykład imigrantami ekonomicznymi, bo to jest oczywiście zupełnie inna grupa wtedy ludzi i podlegają zupełnie wtedy innym regulacjom prawnym, ponieważ jeżeli chodzi, jest prawo międzynarodowe, które wyraźnie określa zakres procedur, możliwości działania państw i tutaj w tej kwestii należy oczywiście również przestrzegać tego prawa międzynarodowego, a ja mam wrażenie, że w Polsce, nie tylko w Polsce, jest w tej chwili taka tendencja do ideologizacji tego bardzo bolącego i drastycznego problemu i po prostu próba wzbijania kapitału politycznego, czy ideologicznego. Biskup Zadarko powiedział, że to jest w tym momencie stał się problem polityczny i zupełnie niepotrzebnie. To się stał problem polityczny i on jest niepotrzebny. Natomiast odnosząc się do tej bardzo cennej inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski, też należy pamiętać, że te wszelkie inicjatywy muszą być w oparciu i w zgodzie z prawem na terytorium Polski, które obowiązuje, a więc naszym prawem krajowym, które określa w tym zakresie procedury. Problem, który jest w tej chwili, to jest, na co zwrócił ksiądz biskup uwagę, to jest kwestia oddzielenia tych ludzi, którzy faktycznie potrzebują wsparcia i pomocy, od tych, którzy z innych powodów próbują przemieszczać czy osiedlić się w Europie. I tu w pierwszej kwestii to przede wszystkim trzeba pamiętać, że oprócz konfliktu zbrojnego, który się dzieje na Bliskim Wschodzie, czyli wojny, mamy również do czynienia z działaniami dyskryminacji chrześcijan. I to jest ten obszar, który wymaga szczególnej wrażliwości, ponieważ na tragedię wojny nakłada się jeszcze dyskryminacja ze względu na wyznawaną religię. I to są ludzie, którzy są w sposób szczególnie dotknięci tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i oni w sposób szczególny wymagają szczególnego wsparcia. Biskup Zadarko powiedział również, że kanały humanitarne nie mogą się, nie można zrealizować tego projektu bez pomocy rządu, czyli między innymi Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Czy rząd, czy partia rządząca byłaby skłonna wziąć udział w tym projekcie, pomóc rzeczywiście szukać tych uchodźców i sprowadzać ich do Polski? No niewątpliwie tutaj administracja państwowa przy realizacji takiego projektu musiałaby być aktywna. Trudno mi już w tej chwili odpowiedzieć, w jakim zakresie, bo nie mam takich kompetencji, żeby się za ministra spraw wewnętrznych czy ministra spraw zagranicznych wypowiadać, ale wydaje się, że tutaj rząd będzie otwarty na te propozycje. Problem też jest jeszcze jeden, mianowicie, że część tych osób, które przybywa do Europy, no nie chce się osiedlać w Polsce. O tym też również musimy pamiętać, ponieważ jeżeli na przykład chodzi o tych przybyszów, którzy są przede wszystkim ze względów ekonomicznych, a taka grupa i to jest dość spora,
no to oni szukają z kolei krajów bardziej atrakcyjnych dla siebie, a więc tam, gdzie są no, szczególniejsze czy lepsze regulacje socjalne, które będą ich w lepszej lepiej sytuowały materialnie. No i stąd jest taka tendencja, żeby właśnie do Niemiec, do Francji, a więc do tych krajów, gdzie ten sektor usług, takich nazwijmy to socjalnych, on jest bardzo rozbudowany i on stwarza duże możliwości. Więc tutaj to wszystko wymaga wyważenia, ponieważ skutki też i konsekwencje źle prowadzonych działań obecnie, no będą skutkami długofalowymi. One będą miały i konsekwencje społeczne, kulturowe, religijne, no a również i polityczne, więc też trzeba mieć to na względzie. Sytuacja w tej chwili nie jest łatwa w Unii Europejskiej, ponieważ establishment europejski, Komisja Europejska przyjęła taką filozofię politycznej poprawności, a z drugiej strony w Europie budzą się w tej chwili siły skrajne, czy siły, które no, są zaniepokojone tym niekontrolowanym napływem przedstawicieli innych kultur, innych kontynentów do Europy. I to też powoduje, że eskaluje się napięcie polityczne. Te podziały idą w społeczeństwo. Nie mówię o Polsce, bo w Polsce ten problem w zasadzie nie występuje, ale mówię tutaj o takich krajach jak Niemcy, mówię tutaj o takich krajach jak Austria, mówię tutaj o takich krajach jak Francja, ponieważ czy Holandia, bo tam ten problem rzeczywiście jest dostrzegany i to miał zapewne też ksiądz biskup na myśli, mówiąc o tym, że to się powoli robi też problem polityczny. Właśnie zastanawiam się z drugiej strony, jakie ryzyko niosą kanały humanitarne, bo tak naprawdę wcale nie mamy takiej pewności, kto w tych kanałach humanitarnych mógłby do Polski, za pomocą tych kanałów mógłby do Polski przyjechać. Niby będzie ustawa antyterrorystyczna i wtedy tutaj panowie posłowie być może ją wprowadzą. Natomiast no nie mamy w tym momencie narzędzi, które pozwolą w jakiś sposób dokonać selekcji, kto jest naprawdę uchodźcą, a kto emigrantem ekonomicznym. No to jest trudne wyzwanie. Tutaj też nie chciałbym się wypowiadać za służby, które się tym w państwie zajmują. One mają największe rozpoznanie. Myślę, że ta ustawa, o której pani wspomniała, antyterrorystyczna, ona będzie szybko przyjęta. Ona nie tylko dotyczy tej kwestii, ale również chociażby tego, że będziemy mieli Światowe Dni Młodzieży z udziałem Ojca Świętego Franciszka, szczyt NATO, a więc bardzo takie ważne no, wydarzenia o charakterze międzynarodowym, a szczególnie Światowe Dni Młodzieży, na które planowany jest przyjazd wielu setek tysięcy pielgrzymów z różnych części świata. I to jest ogromne wyzwanie też dla administracji państwowej, przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa, ale też wszelkich działań logistycznych, przemieszczania się, noclegów, wyżywienia, transportu. Więc to są bardzo poważne wyzwania i niewątpliwie tutaj ta ustawa antyterrorystyczna, która byłaby taką wiodącą ustawą w zakresie bezpieczeństwa, a przede wszystkim chodzi o przepływ informacji. Bo nie wiem, czy pani wie i państwo, że problem jest taki, że często jest tak, że jak jest wiele służb specjalnych, to każda gromadzi według swoich kryteriów różne informacje. Jeżeli nie ma koordynacji odpowiedniej między tymi służbami, to może się okazać, że w bazie jednej służby jest sprawdzana osoba oto X i ona w tej bazie nie figuruje, ale figuruje w innej bazie. I ta służba dojdzie do wniosku, skoro ona nie figuruje, więc ona nie stwarza zagrożenia. A faktycznie ustawa może ma to koordynować. Ma to koordynować. Proszę zauważyć, że to właśnie to się wydarzyło w Belgii przy tych zamachach, że służby po prostu miały informacje, tylko nie te, które w odpowiedni sposób zareagowały, bo one akurat nie miały informacji. To spowodowało, że doszło do tego ogromnego dramatu w postaci tego zamachu terrorystycznego. Oczywiście to są sprawy wrażliwe, bo zaraz się włączają obrońcy praw i prywatności i praw ludzkich. Mówią, no jak to tutaj są sprawdzane. Więc to na pewno jest sytuacja, która no, poza takimi problematyką samą w sobie, ale również rodzi napięcia polityczne. I w tym wszystkim rząd musi się po prostu poruszać. Także mówię to o tym, pokazuję to od strony kuchni, żeby też opinia publiczna mogła zrozumieć, że to nie są takie łatwe sprawy, że czasami no, piękne hasła, no, ale sposób ich realizacji musi być odpowiednio odpowiednie oprzyrządowanie prawne i logistyczne. I to jest to wyzwanie dla administracji publicznej.
Właśnie a propos tych narzędzi, doszło do porozumienia pielęgniarek z dyrekcją Centrum Zdrowia Dziecka. Minister Radziwiłł, w jego komunikacie można wyczytać, że nie ma pełnej satysfakcji. A jak pan ocenia to porozumienie? No, ja przede wszystkim się cieszę, że doszło do porozumienia, bo wydaje mi się, że sprawa dla mnie najważniejsza, jako dla parlamentarzysty, jest sprawa bezpieczeństwa i zdrowia pacjentów i dzieci i też pewnego spokoju ich rodziców, no, którzy mieli prawo się absolutnie poczuć zaniepokojeni. Szczególnie, że Centrum Zdrowia Dziecka nie koncentruje się na leczeniu grypy czy jakichś takich pospolitych i takich zwykłych, ale tam to jest wysoce specjalistyczna placówka, która dla wielu specjalności medycznych jest unikalna w kraju, więc tam przyjeżdżają pacjenci z terenu całego kraju, aby właśnie ratować życie i zdrowie tych małych pacjentów. Więc ja się cieszę, że to zostało zawarte. W szczegóły nie chciałbym w tej chwili wchodzić, bo zaczęła się dyskusja, czy pielęgniarki dosyć zarabiają, czy nie dosyć. No właśnie, czy Polska to jest, w ogóle czy stać, czy nie stać. Tak. I to też uważam, że jest to dyskusja, no, w której każdy może mieć swoje argumenty i każdy może pozostać przy swoim zdaniu, no bo dla osoby, nie wiem, ta płaca, którą mają, którą podano w mediach, to jest no, bardzo dobrą pracą, no ale dla kogoś innego jest bardzo zło, znaczy nie jest niegodziwą. No i tu różne punkty widzenia mogą być. Myślę, że to jest trochę jałowy spór. Natomiast to, co jest ważne, to jest przede wszystkim to, żeby ustabilizować sytuację w służbie zdrowia i to jest olbrzymie zadanie, przed którym stoi pan minister Radziwiłł, bo to po pierwsze jest wymyślenie mechanizmu, czy stworzenie mechanizmu oddłużania tych placówek, a te placówki medyczne... To są gigantyczne zadłużenia Centrum Zdrowia Dziecka. Ale proszę zauważyć, że one... 336 tak, milionów złotych plus te 100 zadłużenia. Milionów, które rząd pożyczył w styczniu na bieżące, na remonty i modernizację, więc to już prawie pół miliarda złotych. I proszę zauważyć, że poprzez sposób wyceny procedur medycznych, że powiedzmy takie zwykłe leczenie jest nieopłacalne i to spada na placówki publiczne, natomiast placówki niepubliczne, czyli prywatne, jakby z tego tortu korzystają, że zazwyczaj koncentrują się na działalności w ramach bardzo dobrze wycenianych procedur, więc albo w diagnostyce, albo w takich procedurach leczniczych, które są bardzo dobrze opłacane, natomiast nie mają tej szarej, codziennej rzeczywistości, którą ma czy szpital powiatowy, czy szpital wojewódzki, czy duże placówki publiczne, które się zajmują po prostu leczeniem we wszelkich dziedzinach medycyny. I tutaj racjonalizacja tych wycen, tak żeby te również lecznicze procedury były odpowiednio wynagradzane i to jest metoda na oddłużenie placówek służby zdrowia. No bo jeżeli jest rzetelny szpital, to on nie odeśle pacjenta z kwitkiem, mimo że ma już tak zwane w fazie tak zwanych nadwykonań, więc się znowu zadłuża, żeby nie odesłać tego pacjenta, którego już nie bardzo jest gdzie odesłać. I po prostu to jest takie trochę błędne koło. Więc tutaj racjonalizacja tych procedur. Po drugie, no jest zapowiedź likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia i przejście na zasilanie budżetowe, które stwarza większą elastyczność, żeby reagować w tych sytuacjach, gdzie jest większa potrzeba i przekazanie budżetów leczniczych właśnie do wojewodów, którzy najlepiej na swoim terenie będą wiedzieli, czy w miejscowości X w szpitalu trzeba wojewódzkim specjalistycznym trzeba więcej środków, czy z kolei w innym szpitalu trzeba więcej środków, to będą na bieżąco mogli reagować. To są działania naprawcze, ale one niestety wymagają czasu i tutaj ten czas i ten spokój pewien społeczny jest jak najbardziej potrzebny. Więc ja myślę, że pan minister Radziwiłł był... po prostu udało się w tej chwili... ustabilizować sytuację, ale ją trzeba jeszcze naprawić i to jest ten drugi krok. No właśnie, bo czy na przykład za tym strajkiem pielęgniarek nie pójdą inne grupy zawodowe i też nie zaczną strajkować, bo skoro między pielęgniarkami a dyrekcją Centrum Zdrowia Dziecka tak naprawdę właściwie dzięki ministrowi zdrowia doszło do tego porozumienia, no to czy inne grupy zawodowe nie zaczną strajkować? Tego nie wiem. No mamy zapowiedź różnych protestów. Jeżeli chodzi o panie pielęgniarki z Centrum Zdrowia Dziecka, to też przedstawicielki z innych ośrodków, pań pielęgniarek przyjeżdżały, solidaryzowały się.
ponieważ sposób wynagradzania pielęgniarek, on jest dość podobny. To znaczy, to nie jest tak, że pielęgniarki z Centrum Zdrowia Dziecka mają jakąś specjalną, odrębną ustawę, na podstawie której są wynagradzane. Więc problemy są dość podobne i nie możemy wykluczyć, że się nie pojawią tego rodzaju napięcia i stąd resort pracuje właśnie nad tymi rozwiązaniami systemowymi, które by po prostu umożliwiły racjonalizację tego wszystkiego. No to jest kwestia na przykład uregulowania, ile powinno być pielęgniarek na daną liczbę pacjentów i w jakiej specjalności. No bo na przykład pielęgniarka anestezjologiczna, gdzie są stany terminalne, gdzie są stany no, bardzo trudne na ojomach, no to i mając dwóch, trzech pacjentów, to ona ma tyle pracy, prawda? A powiedzmy na jakimś innym oddziale, no to, to jest to inne. Więc to wszystko wymaga w tej chwili takiego, powiedziałbym, systemowego przepatrzenia i systemowego regulacji. A niestety odziedziczyliśmy sytuację no, takich zaniedbań wieloletnich, które w tym zakresie były i nie było takich specjalnych działań naprawczych. Z drugiej strony tylko, że to się dzieje podczas rządu Prawa i Sprawiedliwości, więc opozycja może to mimo wszystko wykorzystać na swoją korzyść. No wykorzysta. Dobrze się stało, bo już wydaje mi się, że żaden z polityków opozycyjnych mimo zapowiedzi nie pojechał do Centrum Zdrowia Dziecka, bo to by była niepotrzebna polityzacja tego strajku. I dobrze się stało. I tutaj im bardziej te negocjacje i te procedury będą miały charakter merytoryczny, a mniej polityczny i nie były używane przez kogokolwiek do jakichkolwiek rozgrywek politycznych, tym lepiej dla nas wszystkich. Dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję. To był temat dnia. Magdalena Korzeniewska. Zapraszam jutro w imieniu Piotra Otrębskiego. Dziękuję. Tak szybko starałam się.